Siema. Słuchajcie, dzisiaj krótki i smutny odcinek, bo chciałem go poświęcić Erykowi z Zamościa. Jak kojarzycie, co się stało w Zamościu właśnie. Chłopak Eryk, 16 lat. Koledzy zrobili mu po prostu... Koledzy, bo to koledzy, koleżanki. Zrobili mu, nawet nie umie określić, co mu zrobili, po prostu uprzykrzyli strasznie życie, a potem jeszcze na koniec zamordowali. Można powiedzieć, że z zimną krwią. I do czego ten świat dąży, słuchajcie? Eryk, dlatego o nim odcinek, bo to był po prostu widz kanału Blego Pso. Jakob mi wysłał właśnie, ja o tym nawet nie wiedziałem, że był widzem. Jakob mi wysłał screena, że Eryk udostępniał nasze filmy. Widzem był od 3-4 lat, tak po prostu po filmiku wydedukowałem. I powiedzcie, gdzie tu jest, o co tu chodzi? Dlaczego tak młodzież może być, nie wiem, tak zachowywać się zwyrodniale? Ja rozumiem, każdy jest inny. Mi się wydaje, że to się zaczyna od szkoły. Od szkoły, ten internet. Wszystkie dzieciaki siedzą tylko w telefonach. Oni nawet z sobą nie rozmawiają, tylko siedzą w telefonach, w tym internecie. Żyją jakby w świecie wirtualnym. Nie wiem, ja kiedyś odcinek taki zrobiłem. Przecież nieważne, kto co ma, kim jest. Liczy się człowiek, tak? Ja wiem, że w szkole znajdują sobie teraz jakieś ofiary, wyśmiewają się. To wszystko się zaczyna od internetu, od hejtu i potem ten hejt przeradza się właśnie, jak można kogoś napiętnować, bo jest inny, bo ma inne zainteresowania, bo inaczej się ubiera może, bo może nie ma pieniędzy rodzic, żeby go ubrać, nie wiadomo jak, bo nie ma takiego telefonu. Opamiętajcie się, ludzie, młodzież, nie wiem, dorośli. Ja na przykład tym kanałem staram się po prostu naprowadzić wszystkich. Wiem, że mój kanał głównie to rodzice oglądają, dzieci mało, 1,3% mam widzów w wieku od 13 do 18 lat. Ale do czego ten świat zmierza? Ja po prostu jestem w szoku. Musiałem ten odcinek zrobić o Eryku. No po prostu chłopak zafascynowany, nie wiem, motoryzacją, no bo na pewno jeżeli udostępniał moje filmiki, czyli interesowało go enduro, motocykle, quady, nie wiem, motoryzacja szeroko pojęta. Bardzo fajny, przyjemny chłopak. I co? No i co teraz? Teraz wszyscy patrzą, co się stało, tak? Co się stało? Kto zawinił? Gdzie są rodzice w tym momencie? Co te dzieciaki mają w głowie? Nie wiem, ja jestem po prostu w szoku. Nie wiem, nie można... Nie, mam nadzieję, że to już jest ostatni przypadek w Polsce, że to... No taka przemoc. Ludzie na rówieśniku. Nie wiem, za dużo gier w gry grają, nie wiem, to wirtualne, myślę, że to, nie wiem. Szok, po prostu jestem w szoku. Podziwiam też matkę Eryka. Widzieliście, jak w telewizji się wypowiadała, pięknie się wypowiadała. Ale skąd u niej to, ta odwaga i to wszystko, po prostu nie wiem. Broniła syna, nawet Eryk, gdy zmarł, po prostu go cały czas broniła. A to będzie odwaga. Sprawdzałem w wiadomościach na Messengera i czy rozmawiałem kiedyś z Erykiem, nie. Nigdy nie miałem okazji z nim rozmawiać. Nie wiem, czy komentował filmiki, czy nie. No, to nie wiem, taka refleksja, no. Rozejrzyjcie, a w ogóle chciałem wam powiedzieć, no rozejrzyjcie się wokół siebie, wśród otoczenia waszego, czy komuś się nie dzieje krzywda, no bo warto to zaobserwować, warto to naprawić, żeby nie było tragedii znowu.
No i w ogóle tam podobno ludzie chodzili, to było w ciągu dnia, na pewno ktoś to widział, nikogo to nie interesuje, nikt nie pomógł Erykowi. To jest po prostu masakra. Masakra, ja po prostu nie wiem, już od paru dni tak się zastanawiam i mówię, nakręcę ten odcinek, nakręcę i po prostu no... Zabili mi widza. Fajnego chłopaka. Oby to już się więcej nie powtórzyło i nie wiem, gdzie tu są nauczyciele, nie wiem, gdzie tutaj są rodzice. Znieczulica normalnie jakaś. A mówię, to się wszystko zaczyna od hejtu. Od hejtu w internecie. Nienawiść potęguje nienawiść. Nienawiść przechodzi na tą osobę, na następną i to tak idzie. No to tym smutnym akcentem trzymajcie się, nie dajcie się i ku pamięci Erykowi właśnie. Nara.